Produkcja hotelu Paradise wprowadza restrykcyjne zasady. Tego nie będzie. Hotel Paradise już niebawem powróci z kolejnym sezonem. Ta edycja będzie się jednak zasadniczo różnić od wszystkich poprzednich. Uczestnicy show będą musieli zmierzyć się nie tylko z sobą nawzajem, lecz także z nowymi zasadami. Co się zmieni w show? Hotel Paradise już niebawem powróci z kolejnym sezonem. Wraz z nadejściem września stacje zaprezentują swoje jesienne ramówki. Ruszą uwielbiane programy Polaków takie jak taniec z gwiazdami czy Twoja twarz brzmi znajomo. Ruszy także kolejna odsłona hotelu Paradise. W dziewiątym sezonie będzie się działo. Do tej pory uczestnicy, którzy wypadali z zabawy, byli zmuszeni jak najszybciej opuścić hotel. Ta zasada przeszła już do historii. Reguły gry zmienią się bowiem zasadniczo. Uczestnicy będą mieli możliwość zmierzenia się w pojedynkach. Stawka będzie wysoka, a nagroda kusząca. W roli prowadzącej Hotel Paradise 9 ponownie zobaczymy Klaudię L. To jedna z niewielu rzeczy, która się nie zmieni. TVN wprowadza nowe reguły gry w show. Już od następnej edycji osoby, które musiały pożegnać się z udziałem w programie, dostaną szansę powrotu do rajskiego hotelu. Będą to specjalne pojedynki, ale spokojnie nikt nie będzie walczył w ringu. O tym, czy wyeliminowani uczestnicy ponownie pojawią się w show, zadecydują potyczki między tymi, którzy pozostali w programie. To nie koniec zmian. Po raz pierwszy w historii hotelu Paradise bohaterowie nie będą mieli wpływu na wybór swojego pierwszego partnera. Następna edycja show, która wystartuje już w kolejnym miesiącu, będzie miała miejsce w Wietnamie. Na Instagramie pojawiła się oficjalna zapowiedź. Fani zabrali głos. Tak oceniają zapowiadane zmiany w show. Fani, hotelu Paradise zabrali głos w mediach społecznościowych. Wyraźnie nie mogą doczekać się, kiedy wystartuje show. W ich wpisach możemy przeczytać.